Matematyka. Plus i minus. Metafizyka. Matematyka. Metafizyka. Przyzwoita ma być odpowiedź. Przyzwoita. Ja się działam, jak było disco polo. Ja tończyłem i śpiewałem. Cześć kochani, witajcie w Q&A z moim mężem. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jest Piotr, wspomniany małżonek. Dzisiaj odpowiemy na wasze pytania. I wiem, że wielu z was czekało bardzo długo, czeka w zasadzie na ten film. Także oto jest, a jest okazja, żeby nagrać taki specjalny odcinek, bo na moim kanale stuknęło dosłownie dzisiaj 85 tysięcy subskrypcji, więc bardzo wam dziękuję. Naprawdę niezwykle się wzruszyłam i jestem bardzo szczęśliwa. Jedziemy. Jedziemy. Pytanie pierwsze. W ogóle czytamy pytania, które najczęściej się powtarzały i wybraliśmy te najlepsze. Nie mogę się skupić, bo Luis zabiera nam cały show. Luisik. No dobra. Pytanie pierwsze i dziękujemy za wszystkie pytania. Jak to jest być mężem youtuberki? Plusy i minusy. Może od plusów zacznijmy. Dobrze, od plusów. Plusy to wiele twoich kampanii reklamowych, bym tak nazwał. Możliwość próbowania różnych rzeczy oraz testowania. Właśnie, ty to bardzo lubisz, nie? Tak. Kręciłeś się. To są plusy. To tyle na tyle. Czekaj, to tylko jeden plus? A minusy? A minusy? No często z perspektywy takiej, że w związku z tym, że jestem z tobą w związku małżeńskim, to ludzie rozpoznają mnie i kojarzą z tobą. Mhm. A ty byś chciał, żeby kojarzyli ciebie z tobą? Nie, ja nie chciałbym mówić w ogóle kojarzoną. Mogę być inkognitą. Rozumiem. No ja akurat to lubię. No ale to jest bo to coś, takie co jest, różne. Jak na przykład sytuacja była, jak byłem w Bremen chyba, nie, w... Dziś w Niemczech, w Primarku. A, po już odbyś mi coś kupił. Tak, dokładnie. Koniec świata i potem relacja jest zdawana, gdzie ja widzieliśmy dostałam. Piotra. Tak. To nie jest tylko ta odosobniona sytuacja, jest ich o wiele więcej. No i jedną z nich było, załóżmy, z Aioli. No nie, no jest ich sporo i to jest jakiś minus w sumie tej całej sytuacji. A tak to ogólnie. No ale chyba plusem też jest to, że robię coś, co daje mi takie spełnienie i szczęście. No ale to miał być z mojej perspektywy. No, masz rację. Jak zwykle oczywiście muszę kropkę... Jeszcze jest jeden minus. No. Taki wisienka na torcie. No. Te twoje przygotowania do nagrywania i cisza grobowa w domu, nie można się odzywać, jeść, bekać. Nie no, to ostatnio to najgorsze. No dobra, ale jak zamykam się w biurze, żeby nagrać, to wtedy nie ma tego problemu, co robię, w sumie rzadko tam nagrywam. No nie, no nie ma tego problemu. Tylko jak jest wtedy możliwość do ciebie dodzwonienia się równa zero i ty masz pretensje, jak śmie do ciebie zadzwonić w momencie, kiedy ty nagrywasz, dostaję jeszcze za to OPR, no właśnie, bo o tym nie wiem, ale to nie, czuć. Ja tego przecież nie wiem. Dobra, odwróćmy sytuację, kiedy ja robię coś pilnego, muszę się skupić i nie mogę ani porozmawiać, ani odebrać telefonu. No, ale to musi być teraz. Elabora! Jak Lola dzwoni. Z kim jesteś? Tak, musi być teraz. Co musi być teraz? Ja jestem niecierpliwa. Właśnie ty jesteś bardziej cierpliwa ode mnie i dlatego tak jest. Dobra, kolejne pytanie. Poznacie mnie w tym Q&A chyba troszeczkę z innej perspektywy. Które, to jest bardzo fajne. Które z was jest sercem, a które rozumem? Oczywiście, że ja jestem rozumem. Ja bym tak nie powiedziała. To zależy od etapu naszego życia. Był czas, kiedy ja byłam rozumem. Tak. A ty się kierowałeś sercem, intuicją i ona się zawiadła. I wtedy ja z peleryną wleciałam na plan. Ale na co dzień? No dobra, ty jesteś rozumem, no bo ty jesteś bardziej taki... ogarnięty w kwestiach finansowych, ja lubię impulsywnie czasami wydać kasy, czego ty nigdy nie robisz, jak Piotrek idzie do Lidla czy do warzywniaka z listą zakupów, to wraca z zakupami z listy, z tymi produktami, nigdy nie kupię nic więcej. Ale dziewczyny, możecie mnie napisać na dole, czy też tak macie, że jak idziecie z listą, to kupujecie dużo więcej, bo ja zawsze. Więc jakby dobra. A sercem, no chyba ja jestem bardziej taka... No zgadza się, no. Romantyczna. Chociaż, ale zobacz, ale kiedyś ty byłeś bardziej. Moje drugie imię i to pytanie też często się pojawiało. Dla mnie trochę było szokujące. To formalnie ja drugiego imienia nie miałem przynadanego przy narodzinach i w akcie urodzenia. Okay. Tylko później jak gdyby przy bierzmowaniu. Tak. A jakie to jest imię? Nie mogę powiedzieć. No dawaj. No dawaj no. Zdzisław.
Tak. Dobra, bardzo fajne też pytanie. Czy byliśmy zgodni co do zakupu naszego domu? Nie. Nie byliśmy zgodni, dopóki nie zobaczyłam tego domu na żywo. Okej, okay, tak. A na zdjęciach to się zgadza. To była jakby pierwsza faza, potem druga faza, czyli faza... No, w sumie okej, okay, do zakupu. Później jak gdyby kwestie związane z trafnością tego wyboru. Bo ja od samego początku chciałem się wybudować, od samego początku. A ja nie. Bo to by znaczyło, że będziemy mieszkać poza Gdańskiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Niekoniecznie. Totalnie, nie, ja sobie tego totalnie nie wyobrażam, nie z moją osobowością. Teraz też mieszkasz poza Gdańskiem w formie granic. No nie, mieszkamy na obrzeżach Gdańska i to jest różnica taka, że jadę do centrum 10 minut samochodem, więc... No ale może też z innego... No dobra, no, kolejne pytanie. No nie wiem. Za co podziwiasz drugą połówkę? To jest pytanie krzyżowe, czy ja najpierw, ty potem, czy no, możesz, ja po prostu ty możesz pierwszy, bo ja zadaję. Za co podziwiam? No drugą połówkę, czyli mnie. Myślałem, że jakieś drugie... Drugie dno. Drugie dno. Za co cię podziwiam? No. Dobra, nie będę rozbudowywał tego. Za to, jak wyglądasz, za to, kim jesteś, za to, co samo reprezentujesz. Miło. Ja cię podziwiam za to, że masz bardzo otwartą głowę i potrafisz w krótkim czasie wymyśleć genialne, coś genialnego w związku na przykład biznesu i jeszcze po kolejnym upływie jakiegoś tam czasu okazuje się, że to był super trafiony pomysł i podziwiam cię też za to, że lata mijają, a ty dalej potrafisz mnie zaskoczyć i cały czas masz poczucie humoru, które dla innych jest niezrozumiałe, a mnie bawi i w sumie mnie urzekło, jak cię poznałam, bo nie lubię spiętych ludzi, a ty byłeś mega wyluzowany. Nie zawsze się bawi moje poczucie humoru. Nie, zawsze nie, ale zazwyczaj tak i podziwiam cię za to, że jesteś taki uparty, mimo że czasami... A weź potem tłumacz, że to był żart. I kolejne badanie też bardzo ciekawe. Czy mamy więcej cech wspólnych, czy więcej przeciwieństw? No, oczywiście, że więcej przeciwieństw. Oczywiście, że więcej cech wspólnych. Nie, przeciwieństwa się przyciągają. Nie, właśnie podobne rzeczy się przyciągają. Matematyka. Plus i minus. Metafizyka. Matematyka. Metafizyka. Matematyka. Plus i minus się... Co robi? Przyciąga. Minus i minus... No, metafizyka, proszę bardzo, fizyka, magnesy, dwa minusy, dwa bieguny ujemne się odpychają. Ja tak nie uważam i uważam, że mamy więcej cech wspólnych, związanych z tym, że oboje jesteśmy bardzo pracowici, że mamy poczucie humoru, że jesteśmy bardzo empatyczni do innych ludzi, że lubimy pomagać ludziom, że mamy, ty masz dużo znajomych, ja mam dużo znajomych, że jesteśmy tacy otwarci na poznawanie nowych ludzi i lubimy te same rzeczy, tak samo mamy pasję do jedzenia, tak samo mamy pasję do kontaktu z naturą, do prostych rzeczy i tak samo cieszymy się z prostych rzeczy, a przeciwieństwa, moim zdaniem ich jest mniej, ale... Dobrze, okej. Okay. Idziemy dalej. Ale może twoim zdaniem jest ich więcej. Ale Aleksandra. Nienawidzimy disco polo. No, jak się było tych wieśnia na weselu. Ja siedziałam jak było disco polo. Ja tańczyłem i śpiewałam. To jest pytanie bardzo też intrygujące. Część ciała, którą u siebie nawzajem uwielbiacie? Bo ono sugeruje, że lubimy u siebie tę samą część ciała. Dobra, podaj mi ulubioną jedną swoją część ciała. Moją. Nie, moją. No tak, ale pytanie brzmiało inaczej. To nie jest inaczej. Dla egocentryków Q&A. Ale pytanie brzmiało inaczej. Część ciała, którą u siebie nawzajem uwielbiacie. No to co ty uwielbiasz u mnie? No dobrze. No. Nie mogę powiedzieć. No dawaj. Przyzwoita ma być odpowiedź. Przyzwoita. Oczy. Nos. Jaki ty jesteś bezczelny. No co? Mój wybór? Tak? Ty uwielbiasz mój nos? Tak, uwielbiam. Ja uwielbiam twoje stopy. Fantastycznie. I to też bardzo dużo osób o to pyta, mniemam, że to są nowi widzowie. Jak się poznaliśmy i jaka jest różnica wieku między nami? Różnica wieku jest niewielka. 3 miesiące. Dokładnie. On jest ode mnie młodszy, czego oczywiście nie widać, bo on wygląda na starszego. Umówmy się. Luis właśnie mu wylizuje dłoń, stąd ten dźwięk mlaskania. To nie jest tak, że on coś pod brodą robi takiego dziwacznego. Co tak by... mi się zalął. To jest mój żart. To jest mój żart. No. Tutaj będzie też pytanie, czym się wkurzamy. Więc 3 miesiące, a poznaliśmy się w zasadzie w
takich warunkach zawodowych, ale też przez wspólnych znajomych. Można powiedzieć, że bardziej przez wspólnych znajomych. No nie? Bo zostaliśmy tak zapoznani. No słuchaj, tak jest życie. I to jest to jest pytanie. Najwięcej osób to pytało. Czym ty się zajmujesz, Piotr? Czy ty u kogoś pracujesz, czy co ty nie robisz? Ja od momentu, kiedy dorosłem do decyzji, że odchodzę z korporacji, przyrzekłem sobie coś, że nigdy więcej dla nikogo nie będę pracował. Kropka. Dlatego pracuję sam dla siebie. A czym się obecnie zajmuję? Zajmuję się w sumie dwoma dziedzinami. Jest to dalej kwestia budownictwa i odpadów. Brzmi bardzo tajemniczo. Nie będę tego rozwijał. Ale fajnie, że powiedziałeś. Także Piotr ma swoją firmę i właśnie to jest to, co mnie w nim bardzo urzeka, że jest niezwykle kreatywny i tak naprawdę parę lat temu ty się totalnie przebranżowiłeś i się tak odnalazłeś w tych nowych rzeczach, że to jest mega spoko. Czy mamy taki sam gust kulinarny? Nie. Nie. Oczywiście są dania, tak jak w matematyce mamy dwa różne zbiory, to my jesteśmy takie zbiory, które się przecinają i mamy części wspólne i lubimy na przykład klasyczną polską kuchnię, ale on na przykład nienawidzi pietruszki, ja kocham. On nie lubi... No nie, nie, pietruszki lubię, kopru nienawidzę. Bo koper, no to... pietruszka też mówię, że zgaga. Ja, nie! Na przykład ja lubię koper. Też dania z curry. On się źle czuje, on nie lubi. Ja bardzo lubię kuchnię wegetariańską, tofu wędzone, on tego totalnie nie znosi. Nie, tofu lubię. Tak? A dzisiaj na obiad robię gnioki dyniowe z sosem grzybowym. Zjesz? Ale sos grzybowy zjem. O! To do tego makaron możesz sobie dorobić. Fantastycznie. Także właśnie to też jest tak, że to jest sztuka kompromisu, bo niekiedy ja robię obiad wiedząc, że on czegoś nie robi i robię dla niego drugą porcję bez tego. Więc no, ja czasami muszę porzeźbić, ale mówię, mamy takie dania, które razem lubimy, oboje uwielbiamy prawie wszystko z kuchni włoskiej, japońskiej, a też kiedyś nie lubiłeś sushi, a przy mnie znowu polubiłeś, więc to jest super. Ale ogólnie, odpowiadając, nie, nie jest to taki sam gust. Czy, i to też sporo osób o to pytało, czy kiedyś nas dopadła nuda lub rutyna w związku, czy też jaki mamy sposób na rutynę? Sposób na rutynę? Dobrze się pokłócić. Ogólnie... My nie mamy nigdy rutyny, bo oboje mamy takie temperamenty i mamy tak postrzelone pomysły, że ja nie miałam takiego etapu w naszym wspólnym wieloletnim związku, żebym odczuła rutynę. Zamknąłem się w sobie. Piotrek jest też takim człowiekiem, że on lubi wymyślać różne rzeczy, jakieś takie spontane. Ja też. Miałeś czas, że się w sobie trochę zamknąłeś. I nie chciało ci się aż tak wychodzić do ludzi, szaleć w ogóle, ale ten etap na szczęście ci minął i wróciłeś do bycia sobą. Czyli rozkręcania imprez, robienia szalonych rzeczy, zabierania mnie w ramach jakiejś tam niespodzianki gdzieś, ja tobie też lubię robić niespodzianki, więc bez kitu, u nas nie ma rutyny. I to jest kwestia moim zdaniem tylko i wyłącznie naszych temperamentów. Tylko i wyłącznie. A to nie ja miałam mówić? Słucham teraz. Teraz jak już wszystko wyczerpałeś, sama mam to powiedzieć. Kolejne pytanie. Piotr? To jest pytanie, które mnie zdziwiło. Doroto, kochana. O. Piotr, czy robisz coś sam w ogrodzie, czy do wszystkiego bierzesz fachowców? Pozdrawiam. Możecie zrobić pauzę i napisać, czemu to pytanie trochę mnie zdziwiło, wkurzyło. Dlaczego mnie zdziwiło? Wkurzyło mnie, dobra. Prawda, szczera prawda. I teraz... Jak... Gdyż jaka nasza sąsiadka, skoro widzi. To mnie wkurzyło w tym pytaniu, że skierowano do Piotra, bo ja ogrodem również się zajmuję. I był czas, że tylko ja się zajmowałam ogrodem. Pokażmy twoje super przycięte kulki. Ale pytanie jest zadane do ciebie, więc Piotrze, czy robisz coś sam w ogrodzie, czy do wszystkiego bierzesz fachowców? Znaczy tak, wzięliśmy fachowców do tego, żeby zrobili nam nawodnienie w tym ogrodzie i ogólnie ład i porządek. No ale nie do końca zadowoleni byliśmy w sumie chyba z ich usług, No nie byliśmy. Więc no nie teraz byliśmy. Doszliśmy do wniosku... I projekt ogrodu, który nam zrobili, też był totalnie niefunkcjonalny. Robimy to swojemu. Po swojemu, ja bardziej fizyczne rzeczy i tyle. No jeżeli nam się coś podoba, no to robimy nasadzenia. Nie podoba, to wykupujemy, zasypujemy kamieniem i sadzimy coś nowego. No, także stopniowo robimy sami. Piotr na przykład jest mistrzem usuwania chwastów, ma swoją technikę autorską. Ja jestem mistrzem koszenia trawy, więc jakby dzielimy się tym. On robi więcej, w tym roku ty robisz więcej w ogrodzie. Ale to też dlatego, że chyba po prostu ty to bardziej lubisz. Ja rok temu miałam mega zajawkę na pracę ogrodową, w tym roku jej nie miałam.
I tyle, więc jakby tutaj nie mieliśmy żadnej spiny. I to jest pytanie, na które czekałam od samego początku, bo jestem bardzo ciekawa, co powiesz. Co was w sobie denerwuje? No, słucham. Nie, ty pierwszy. Nie pierwszy, tak? Tak. Dobrze, co mnie w tobie denerwuje? Mnie w tobie denerwuje... Tak? W sumie tylko jedna cecha. No, słucham. No, już o tym rozmawialiśmy. Słucham. Zmieniasz mnie bardzo. To, że na wyrost czasami i pochopnie interpretujesz moje słowa. Bo jestem kobietą pełną emocji, mam swoje zdanie, jeżeli ci to... Już ci to powiedziałam, jeżeli ci to nie Co ma Żanie na... Trzeba było poślubić mimozę. Do nadinterpretowania moich słów. Ja powiem A i to miała być tylko A. A ty w tym widzisz B i C, B, C i D i tak i całą cerlicę jeszcze. No ale też jestem kobietą, bo mam do tego prawo. A mnie w tobie denerwuje, że czasami nie wyciągasz wniosków z tego, co do ciebie mówię. Jak jest mi źle, jestem człowiekiem słowa i czynu. Jak jest mi źle, to ja mówię od razu, wkurza mnie to, nie wiem, dawno mi nie kupiłeś kwiatów, dawno mi nie kupiłeś czegoś tam, albo mnie gdzieś nie zabrałeś. I mija czas. I tego czasu mija dużo, a kiedyś tak szybciej reagowałeś na to takie moje... I to nie chodzi o jakieś czepienie się czy biadolenie, tylko ja jestem osobą, która mówi wprost. Ja rozmawiam wprost z przyjaciółmi, ze znajomymi i ja mówię, co mi nie pasi. I to jest rzecz, która mnie w tobie wkurza i też mnie wkurza, że jesteś zbyt nerwowy i się szybko odpalasz. I wiem, że nad sobą pracowałeś swego czasu i było lepiej, ale masz takie okresy ja się w życiu, odpalam? Że się za szybko odpalasz. No jak mam się nie odpalać, skoro mówię dalej słyszę alfabet. Ty w ogóle masz cały czas zamkniętą postawę ciała. Powiedziałam, że się zamykam w sobie. No, zamknąłeś się w sobie, bo ty masz coś za uszami i się boisz, że to wyjdzie w tych pytaniach. A, faktycznie się boję. Wiesz, czego ja się boję? Nie. Nikogo? Tylko swojego odbicia w lustrze. Ile Oliwia miała lat, jak Piotr pojawił się w waszym życiu? No, no! I na to pytanie czekałem. No, ile my jesteśmy razem ze sobą? My jesteśmy razem. Ktoś nas o to pytał na weselu. Ja powiedziałam, że 6 lat i ty się obraziłeś i wstałeś od stolika. I potem wróciłeś i powiedziałeś, że 7. Oj, to chyba wrócił ktoś inny. Ile lat jesteśmy razem? Ja wiem, znam wszystkie nasze daty, ale jak na przykład ktoś mnie zapytał ostatnio, tak samo, którą macie różnicę ślubu? Jesteśmy ze sobą 8 lat, a ta baba tego nie wie. Co? 2012 rok, w 16 mieliśmy ślub, po 4 latach. 8 lat ja wytrzymałam z tobą? Byłem z tobą. Ja w ogóle... Ja? Serio? Kończymy ten film i idę sobie zrobić medal z ziemniaka sobie wystrugać. A ja sobie postawię pomnik w ogrodzie. Po piersi. Siła. Więc Oliwia miała wtedy... O, no ile ma Oliwia teraz lat? Ona miała 3 lata z hakiem, jak się poznaliśmy, no. I od razu zatrybiło między nimi. Oliwia bardzo szybko polubiła Piotra. No ale on zawsze był taki kochany do dzieci, więc myślę, że to dlatego. Dobra. To też jest pytanie, które mnie zaciekawiło. Jaki mamy sposób rozwiązania na finanse w związku? Jak się nie kłócić o pieniądze? Mieć swoje budżety. Mieć swoje pieniądze, po prostu. Każdy z nas ma swoje konto w banku, ma swoje wydatki, natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie domu, takie kwestie finansowe i zakupów, to się na wszystko zrzucamy po połowie. Kupujemy, jakby robimy zakupy spożywcze wspólnie, zrzucamy się po połowie na media, jak studenci. Nie mamy wspólnego konta oszczędnościowego, każdy z nas... Co? Każdy z nas ma swoje konto i staramy się, co nam zajęło wiele lat, szczególnie jemu, żeby się oduczyć, takiego czepiania się, takie drogie sobie kupiłaś, ale jak ja kupuję sobie za swoje pieniądze, to no nie ma co się czepiać. Miałeś taki czas, że mnie tam strofowałeś, ale na szczęście ci to minęło. Ja się ciebie też nie czepiam i to jest fajne. I to jest pozostawienie takiej, przynajmniej dla mnie, dla kobiety, taka cząstka mojej niezależności, mimo że jestem w małżeństwie. Kolejne pytanie. I bardzo to polecam. Czy będzie wspólny vlogmas? Nie, bo świąt w tym roku nie będzie. Będą święta i będzie vlogmas, ale Piotr raczej będzie rzadko występował, bo ostatnio on bardzo dużo pracuje i często też po prostu nie ma ochoty występować przed kamerą. I tyle.
Jeszcze tu gdzieś zgubiłam jedno fajne pytanie. Daj mi sekundę, bo tego było tyle. To nasze coś śmieszne. Co byś wybrał? Jeden dzień bez brody, czy dzień bez włosów na głowie? Przecież on nie miał włosów. Przez długi czas był łysy. Ale o to chodzi. Byś się mogli cofnąć się w czasie o 10 albo 15 lat. Co byś się zmienili? Zmieniłbyś coś? 10 albo 15? Tak. No. A nie można dalej? Nie no, pytanie z 10 albo 15. Czy coś bym zmienił? Nie wyrwałbym Loli, bo bym teraz wolnym człowiekiem. Sądzę, że tak. Zmieniłbym jedną rzecz. A nie chcesz powiedzieć jaką? Nie. Ja bym zmieniła na pewno podejście do niektórych spraw. Chciałabym, żeby wszystko, co się wydarzyło... No, znaczy nie, nie chciałabym, żeby wszystko, co się wydarzyło, ale chciałabym mieć inne podejście, większy dystans i mniej się przejmować rzeczami, na które de facto nie miałam wpływu. Więc jakby tylko podejście bym zmieniła. I pytanie ostatnie, albo przedostatnie, bo tu nie mogę przestać, bo to jest dla fajnych pytań. Jak widzicie siebie za 20 lat? Teraz mam tyle. Piękni. No to jeszcze będę młody. Nie. Piękni, jędrni, zdrowi, z kilkoma sukcesami na koncie i na pewno nie będziemy mieszkać tutaj. I z oboje kilkoma to zerami na koncie. To też. Byłoby wspaniale. Ogólnie mamy jeden wspólny cel i myślę, że no, czas pokaże, jak to się wszystko rozwinie. Czy jesteśmy o siebie zazdrośni? Zależności w jakich sytuacjach, bo czyli to też trzeba określić. Tak, po prostu jesteśmy. No. Czyli krótko, no dobra, się na to rozwinę. Był czas, nie, że nie. Ty byłeś bardziej zazdrosny niż teraz, ale w taki aż męczący sposób, ale to minęło i teraz jesteśmy o siebie zazdrośni w taki sposób, który nas podkręca. Po prostu. Nie jest moim zdaniem jakiś przesadzony, ani u ciebie, ani u mnie. Łukasz się pytał, jakich produktów używasz do dbania o brodę. Czy masz ulubioną firmę? Czy inaczej, ja odkąd w ogóle mam brodę, nie starałem się używać jakichkolwiek środków do jej pielęgnacji, ale w związku z tym, że nasi znajomi ściągają tego typu kosmetyki i dostałem tam jakiś pakiecik do testów, to tak, używam. No bo jak Lolusia kupiła zarąbiste kosmetyki, to użył dwa razy, ale jak Piotruś, jego ukochany koleżka, z którym uwielbia się przytulać, jak się spotykamy, jak od niego dostał prezencik, no to to już jest święte i wspaniałe. Ale wielu mężczyzn ma tak, że czasami przekornie bardziej docenia coś, co dostaje z zewnątrz. No, tak samo ty masz. Nie? Bardziej bierzesz do siebie i reagujesz na uwagi innych niż na moje. Tak. Jakie to? To jest prawda i nie jestem z tego dumna, bo powinnam bardziej słuchać ciebie, bo nieraz cię nie posłuchałam, a miałeś rację. Myślę, że skończymy, bo ten film będzie bardzo, bardzo długi. Kochani, za jakiś czas nagramy kolejny odcinek Q&A. Może bardziej to sprecyzujemy, takie Q&A związkowe, może będziemy mogli wam coś poradzić, bo jednak okazuje się, że mamy całkiem niezły staż, którego nie byłam świadoma do końca. Bo ja jestem naprawdę słaba w liczeniu. Ja tylko wiem, ile Oliwia ma lat co roku. Masz tam też problemy z twoim przyciąganiem i odciąganiem. Plusy, minusy, minus i minus. Ile to kosztowało? No, około 500 zł. 699 to nie jest około 500. Dobra, nieważne. Więc tak, nagramy może za jakiś czas znowu takiego Q&A, ale mówię może bardziej takiego w formie pogadanki poradnikowej. To może być całkiem ciekawe. Dziękuję wam za wszystkie super pytania. Jeżeli na któreś nie odpowiedziałam, to bardzo przepraszam, ale naprawdę było ich bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Piotrowi za gościnny występ i idę robić moje dyniowe nioki. Przelew czy gotówka? Za co? Za występ. Oj, żarty są czasami nieśmieszne. Jak mówiłam, że lubię cię za niekastące poczucie humoru, to Louis, akurat... Luis, wstaje, wychodzimy. Akurat nie chodził mi o ten. Wychodzimy, mordynko, przejdź tutaj na boczek. Pani już nie będzie płaciła nam za występowanie. Dobra, kochani, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o komentarzu i subskrypcji. Pa! No chodź się ładnie pożegnać. No już się pożegnałem, Luis się pożegna. Nara. Chodź, Luisek, pożegnaj się z widzami. No chodź. Zostaw go, bo będziesz taki leniwy dzisiaj jesteś, tak? Bo miałem długi spacer. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the